Przyjechaliśmy do Włoch, Ciapek się tak rozpędził. Dobry zakup. Halo, dzień dobry, słuchajcie, siemanko. Przyjechaliśmy do Włoch, Ciapek się tak rozpędził, że normalnie nie mogłem go zatrzymać. Nie, słuchajcie, to jest żart. Nie jesteśmy we Włoszech, tylko jesteśmy w Walii. Przyjechaliśmy, żeby pobyć trochę w dziczy, ale skusiło nas to piękne miasteczko, bajkowe. I zajechaliśmy tutaj i zaraz Wam go pokażemy. I trochę Wam opowiemy o nim. Tak, trochę Wam opowiemy. Także zostańcie z nami. A miasteczko, do którego przyjechaliśmy, to Port Marion. Prowadzi do niego bardzo, bardzo wąska droga. Bardzo wąska. Tak, wygląda jak alejka w parku, obrośnięta kwiatami, hortensjami moimi ulubionymi. Tak, aż się bałem jechać, czy jechać dalej, czy nie jechać. Tak, baliśmy się, czy tutaj wjeżdżać naszym campervanem, ale zapytaliśmy się takiego miłego pana po drodze i powiedział, że tak, można wjechać, jest duży parking. No i oczywiście okazało się, że jest ogromny parking dla samochodów osobowych. Spokojnie możecie przyjeżdżać campervanami, camperami, także jest specjalne miejsce. Jest drugi parking dla campervanów, także dużo miejsca, stanęliśmy spokojnie. No i jest tu duży ruch, bo rocznie do tego miasteczka przyjeżdża około 250 tysięcy ludzi, więc trochę tych ludzi się tutaj przewija. Parking jest bezpłatny, ale wejście do miasteczka kosztuje 15 funtów od osoby dorosłej. Co wydaje mi się jest dosyć sporo. Dosyć sporo, ale wydaje mi się, że wrażenia warto jest tutaj, warto rekompensują jest tutaj tą cenę. Dokładnie, jest tak naprawdę oryginalnie i całkiem inaczej wygląda. Tak, poczujecie się jak we Włoszech. Miasto to zostało zaprojektowane przez walijskiego architekta Sir Clotha Williama Ellisa. Tak. Jeśli dobrze to wypowiedziałam. No chyba całkiem nieźle, bo zabrzmiało to dobrze. Tak, którego taką domeną było, że należy pielęgnować przeszłość, kolorować teraźniejszość i kreować przyszłość. Także żeby... myślę, że to pokazuje, że to było właśnie taką jego dewizą. Bo jest tutaj taka pielęgnacja przeszłości, są te wszystkie różne posągi i takie greckie. Tak, nawiązanie do przeszłości. Tak, do przeszłości, trochę do religii katolickiej, buddyjskiej, także no jest tutaj widać tą taką pielęgnację przeszłości. No teraźniejszość kolorował bardzo, bo miasto jest bardzo, miasto, wioska jest bardzo kolorowa. Miasta są pięknie pokolorowane, piękne kolorowe herby na domach. Tak, flagi. Fajnie to wszystko wygląda. Ślicznie to wygląda. No i kreował tą przyszłość, no bo pozostało po nim to miasteczko. Tak. Wszystkie te domki tutaj są w większości własnością prywatną. Są tutaj hotele, są to domki do wynajęcia. No to jest fajne, że w każdym praktycznie domku, który tutaj widzicie, można sobie wynająć pokój i miło spędzić kilka dni, a jeden nawet apartament ma basen. Nad samym tutaj, tak, nad samą tą zatoką. Także jakby ktoś chciał spędzić tutaj sobie urlop, to na pewno będzie. To można sobie zamieszkać w takim bajkowym domku. No, dla mnie to wszystko wygląda jak. Tak, taka kompletnie w bajce przeniesienie się. Alicja w Krainie Czaru. Dokładnie, kompletne przeniesienie się w inny świat. Ale zaraz wszystko zobaczycie, zaraz Wam to wszystko pokażemy. Tak. Idziemy się teraz przejść po mieście. No. Już trochę zgłodniliśmy. Spacerujemy. Nie, zgłodniliśmy, tylko słońce, słuchajcie, wychodzi, więc trzeba się schłodzić. A, jest upał normalnie. Idziemy na lody i może, nie wiem, pomoczymy nogi w basenie. Tak, no ja się na pewno schłodzę, słuchajcie, w tym włoskim basenie. Na 100%. No i jesteśmy. Trochę jest kolejka. No ale chyba poczekamy, bo podobno są tu super lody. Trzeba spróbować. Tak, dokładnie. Lodów włoskich. Zobaczymy, czy włoskie będą. Stoimy i stoimy, ale coś ta kolejka powoli idzie, powiem ci. Coraz bliżej, coraz bliżej. A takie są smaki w tej lodziarni. I słuchajcie, wszystkie lody są robione na miejscu. Hiya. Can we have one strawberry and vanilla? Słuchajcie, lody są przepyszne. Osa!
pięknie. Osa chciała mi zjeść loda. Powinienem cię obronić, ale są takie pyszne te lody, że się nie mogę od nich oderwać. Mój czekoladowy był wyśmienity. Nigdy za czekoladą nie przypadałam, ale ostatnio rzeczywiście trochę bardziej lubię. Nigdy nie jadałam lodów czekoladowych. Ja, słuchajcie, mam ostatnio problemy właśnie. Ostatnio. Z uzależnieniem od cukru. Sorry, ale mam trochę język zamarznięty. Ostatnio, Monika, nie podśmiewaj się. Ostatnio właśnie. Jak macie jakieś sposoby, jak się odzwyczaić od cukru, to piszcie w komentarzach, dajcie znać. No. Bo Paweł musi trochę ograniczyć, ale ciężko mu to idzie. Czasami mam w domu takie sytuacje, że przyjeżdżam z pracy i pierwsze co, zanim zjem obiad, to po prostu sięgam po słodycze. Mhm. I chrupiesz. I chrupię. I Monika z Marcinem czasami mnie w domu nazywają chrupek. O kurde. Idziesz, kochanie? Tutaj jest taki sklep z ceramiką lokalną, więc idę oczywiście zobaczyć, bo ja odwiedzam wszystkie sklepy z ceramiką po drodze. No, w takich fajnych byliśmy w Szkocji. Jak nie oglądaliście jeszcze naszych odcinków ze Szkocji, to zapraszamy. Ja niestety nie idę, bo nie wziąłem maseczki. Hej, super sklepik. Kupiłam ostry chutney, czyli taki sosik pomidorowy z wódką. Z wódką? Z wódką, produkowany w Snowdonii. Taki dżemik truskawkowy z Port Marion, czyli z tego miasteczka. I jeszcze coś fajnego mam. No, ale fajne. Torebkę na chlebek. Na chleb? Tak. Bardzo poręczna do campervana. Ekstra. Super. No, także... Poczadowe. Lecimy dalej. Fajny sklepik, polecam. Dużo porcelany, ale no porcelana za bardzo się nie sprawdza w kamperze, więc obyło się na oglądaniu tylko, bo już trochę tego mamy, więc nic nie kupowałam niestety. A tutaj mamy, słuchajcie, pokaźnej wielkości szachy. Trochę wyższe ode mnie nawet. Wyrzeźbione w drewnie. No po prostu jak Alicja w Krainie Czarów się czuje. No jak już będziecie w Port Marion, to warto wspiąć się tutaj na górkę, skąd się rozpościera taki cudowny widok na całe miasteczko. Super jest. A ścieżka się nazywa Castle Footpath, tak? Old Castle. Old Castle Footpath. Idziemy teraz na górę, jest tam jakaś altana. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Może serwują zimnego browarka. Jak nie, to zjemy dżem z wódką. O! Dobrze gadasz. No i doszliśmy do tej fajnej altanki. Teraz idziemy podziwiać widok z góry. Tak, bardzo króciutki szlak, słuchajcie. Nie wiem, 3 minuty może. 3 minuty pod górkę, po schodkę. Warto wejść. No i słuchajcie, tak jak wspominaliśmy, jest tutaj dużo hoteli, dużo takich miejsc noclegowych. No i my znaleźliśmy też tutaj takie fajne miejsce na nocleg, także ja już się kładę spać. Dobranoc. Monika, ty jesteś teraz moją śpiącą królewną. No, musisz mnie obudzić. Pocałunkiem. Trochę poduszka jest niewygodna, trochę twarda. Materac też trochę twardy. Dobra. Chyba poszukamy czegoś innego. Tak. Jest dużo, słuchajcie, takich krętych uliczek. Można się tu zgubić. No i trzeba patrzeć na tabliczki, bo w niektórych jest napis, że... Prywatne, tak, nie można wchodzić. Nie można wchodzić. Ale na niektórych można. No
My akurat dobrze wybraliśmy tym razem. Słuchajcie, my to mamy te szczęście do tego słońca wszędzie, nie? Powiedzcie sami. Kto nie oglądał odcinków ze Szkocji, pewnie sobie myśli, że Szkocja to taki deszczowy kraj. Mokry, deszczowy kraj, zimny. To niech sobie zobaczy, jaką mieliśmy pogodę na NC500. Wioskę tą budowano w latach 1925-1976, także niektóre budynki są dosyć nowe. No na przykład tutaj jest takie fajne miejsce. Tak, fajny fajna hotel kamienica. Z basenem. Basenem można tam właśnie wynająć sobie pokój. Nad brzegiem jeziora jeszcze dodatkowo i widok na piękne góry. Tak, bo od razu tutaj za nami, z tej strony. O, mamy tam góry piękne, a tam do tego apartamentu należy basen, tylko go tam właśnie jakiś van zasłania, ale to nie ciapek. No jeszcze taka jedna ciekawostka, po 15.30 wejściówka tutaj jest tańsza, nie wiem dokładnie ile kosztuje, ale sprawdzimy to i najwyżej damy w opisie, jakby kogoś interesowało. No i uważam, że to jest taki najlepszy czas, żeby tak tutaj przyjechać po południu. Bo 100%, dużo mniej ludzi, naprawdę można wchłonąć tą atmosferę tego miasta, które wybudowane w sumie zostało niedawno, ale sprawia wrażenie naprawdę bardzo starego i naprawdę jest super. Także wydaje mi się, że to jest dobra decyzja, żeby po 15 tutaj być, bo jak teraz sami widzicie, teraz jest 17, tak, jest. Jest pusto praktycznie. Jest pusto, a wcześniej po prostu nawet ciężko było coś dla was nagrać, bo dużo ludzi strasznie tutaj, tak, dużo tylko, że dzieci. Po 15 już nic nie zjecie, bo tutaj nie, do 15. Znaczy od 15 do 17 coś zjecie, bo o 17 już wszystko zamykają. Także my nic nie zjedliśmy. Także jeszcze. My nic nie zjedliśmy, bo... Niestety. Bo tak wyszło. Nawet tak wyszło, ale tu coś widzę jeszcze jest otwarte, może zajrzymy. Tak, zaraz tam zajrzymy. No. Dobra, słuchajcie, my teraz idziemy do vana powolutku. Może coś tam jeszcze przekąsimy. Może nam się coś uda znaleźć po drodze. No i widzimy się na następnej przygodzie. Zapraszamy was. Zostańcie z nami, nie odchodźcie od telewizorów, od telefonów, od komputerów, gdziekolwiek oglądacie. Krętej drodze po zwiedzaniu włoskiego miasta Walii. W końcu znaleźliśmy miejscówkę na dzisiejszy wieczór i jest po prostu masakryczna. Jest nad brzegiem jeziorka. Za tą górą, którą widzicie za mną, jest Snowdon, na który jutro zamierzamy się wspiąć. Wybieramy się takim trudnym podejściem, więc tak, musimy się dzisiaj zregenerować, także żegnamy się z wami. Tak jest. I do juterka, słuchajcie. Widzimy się na szlaku. Hejka. Hej. Miejscówka była bardzo piękna, ale niestety samochody od 6 rano trochę nam się dawały we znaki. Hej. No i... Mieliśmy pobudkę. Tak, dokładnie. Ale za to widok tu jest taki piękny. Zaraz pójdziemy sobie zjeść śniadanko nad jeziorkiem. Wczoraj też sobie posiedzieliśmy tam wieczorem. No, dzisiaj głowa boli. Nawet muszki nam nie dokuczały za bardzo, bo były tutaj nietoperze. Rozlatały się nietoperze, chyba z 6 tutaj ich latało nam nad głowami i nagle wszystkie muszki poginęły gdzieś. Także no. Dobra, jemy śniadanko i zwijamy się, bo trzeba korzystać z pięknej pogody. No jak uda nam się wejść na Snowdon przy bezchmurnym niebie, to będzie naprawdę... Będzie super. Maybe we should hurry up and seal the deal.
i torebeczka, którą ostatnio kupiliśmy. Super się sprawdza na chlebek. Chleb zostaje świeży. Mam jeszcze w papierze, ale on jest wyłożony taką folijką, także no. Dobry zakup. Idealna, dokładnie. Można sobie powiesić. Można sobie schować do szafki. Idealny zakup. A to jest nasz słynny kubek ze Szkocji. O, który kupiliśmy. Możecie zobaczyć w odcinkach ze Szkocji. Mój ulubiony. No i jesteśmy na szlaku na Snowdon, najwyższy szczyt Anglii i Walii. Ma wysokość 1085 metrów. Idziemy najbardziej takim epickim, dosyć stromym podejściem, ale no podobno tutaj jest takie najpiękniejsze widoki. Tak. Około 3 godzin w jedną stronę. Ponad 3 godziny w jedną stronę. A no i tam... za nami już jest wodospad. Dokładnie, rozpościera się wodospad. Redder Falls. Jakoś tak to ciężko się chyba mówi. Ciężko wymówić tą nazwę, bo walijskie nazwy są po prostu bardzo trudne do wymówienia. Więc także może... chodźcie z nami na tą przygodę. No właśnie zbliżamy się do pozostałości starej farmy, a tutaj to ogrodzenie, które widzicie, jest zrobione ze skał, które właśnie są tutaj w tych rejonach, z tych kamieni. Z tych płaskich skał, z których też robią dachówki. Tak, robiono z nich dachówki, tam niektóre mosty są z nich porobione, tylko że po prostu są bardziej grubsze takie. Wykute w tej skale. A z daleka wygląda to jak drewno. Tak, z daleka wygląda to jak drewno, widzicie zresztą. Ale nie, to jest skała. A to generalnie, są ruiny. Tak. Generalnie oni teraz tutaj tej zagrody używają, żeby tutaj przeganiać owce i dać się odrodzić roślinom tutaj naokoło rosnącym. Żeby to wszystko sobie współgrało, żeby owce nie wyżerały roślinności za dużo. Także tak, kontrolują ten, teren w ten sposób. Na razie póki co szlak taki był bardzo przyjemny, płaskie kamienie, jest ładna pogoda, więc jest sucho, nie jest ślizgo. No, po deszczu mogłoby być ślizgo na tych kamieniach. Ale tak całkiem spokojnie się idzie. Większość ludzi idzie tylko do tego wodospadu właśnie, no bo z dziećmi i tak dalej, więc no, nie wybierają się na sam szczyt. Więc po prostu ten pierwszy odcinek szlaku był taki bardzo... oblegany przez ludzi, ale już tak, tutaj jest spokój, już jest dużo mniej ludzi, także bardzo przyjemnie się wędruje. No, na razie jeszcze nie jest aż tak stromo, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo podobno są tu takie dosyć strome odcinki, więc tak. Zobaczymy, co się będzie działo. Pogoda dopisała. Pięknie. No. Szlak, którym teraz idziemy, został wytyczony przez Sir Edwarda Watkinsa i w 1862 roku został otwarty przez ówczesnego ministra. No i już tyle lat możemy podziwiać piękną naturę. A jest co podziwiać, jest pięknie, naprawdę. Nie jest łatwo, ale jest pięknie. Jak to, Monia? Coś Edward Watkins słabo zaprojektował ten szlak, bo... No bo co? Taki nierówny, tyle kamieni i taki stromy. Właśnie, mógł tu coś kurczę wymyśleć innego. Daj, słuchajcie, idziemy. Zaczęły się schody. Zaraz. I stromo pod górkę, już nie jest tak lekko. Jest coraz ciężej.
Nie wiedziałam, że jak będziemy wchodzić na Snowdon, to będę po prostu umierać w upale. No ja też nie. No ale jest fajnie. Krótki odpoczynek. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No i słuchajcie, zbliżamy się do najtrudniejszego odcinka na tym szlaku, z którego właśnie słynie, że ta końcówka jest naprawdę taki killer. No i tak wygląda na razie, także... No już jesteśmy blisko, już jesteśmy blisko. To jest właśnie tamto podejście. Tutaj będzie szło, tą ścianą tam na górę. No i tam jest szczyt, na który zaraz się wdrapiemy, kochanie. Także jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, ale cieszymy się, bo już mam naprawdę kawał drogi za sobą, już nie możemy teraz zrezygnować. Nie. Niektórzy właśnie się już tutaj poddają, ale... Ale my idziemy dalej. Słuchajcie, kamerę chowam do plecaka i widzimy się na szczycie. Yo, yo. Hej, yeah! Dotarliśmy, słuchajcie. Jeszcze nie dokładnie na sam szczyt, bo sam szczyt jest tam na górze. Tak, ale jak widzicie, jest oblegany przez masę ludzi. Jest duża kolejka, a my już jesteśmy tak głodni. Myśleliśmy, że tu będzie otwarta restauracja właśnie tutaj. Ale jest budynek jest zamknięty. Ale przezorne, zawsze ubezpieczone. Tak, mamy swój obiad, idziemy go grzać. Tak. No i słuchajcie, my jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Mamy tutaj butle, palniczek, garnek, grzejemy wodę. Jakieś jedzonko zaraz, do grzania awaryjne, tak. Także zaraz będziemy jedli obiadek w końcu, bo już jestem taki głodny, że szok. Gdzie garnek? W plecaku. Oj. Kurde, taki garnek tachałem, słuchajcie, na sam szczyt, no. Rondel pierwsza klasa. Ważne, że jest. Działa, zapalniczka. No i gotujemy. W ogóle słuchajcie, mieliśmy takie jaja, bo tylko jedną łyżeczkę wzięliśmy. No i musieliśmy się dzielić, a obydwoje byliśmy bardzo głodni. Ale już wszystko zjedliśmy tą jedną łyżeczką. I taką samą sytuację mieliśmy kiedyś na... Na Gran Canaria, jak byliśmy, tak. Wtedy w ogóle nie wzięliśmy żadnej łyżki i Paweł wystrugał łyżkę z patyka. No. Więc no. Była niezła przygoda. A jak to zrobiliśmy, to sami zobaczcie. Dobra? No to zdanie. Taki obiadek mieliśmy dzisiaj fichami, jedliśmy, bo nie mamy łyżę. Mamy kochaneczkę rozpalone. Widoczek. Zapiera dech w piersiach. No. Szczególnie jak się pod górkę patrzy. Aha. I się ma świadomość, że trzeba 3 godziny zapierdzielać z powrotem. No, 3 godziny mamy na powrót. Tak zabiera to w piersach. Paręnaście schodków. Paręnaście schodków i słuchajcie, nikogo nie ma. Nie ma kolejki. Także to była dobra decyzja, że najpierw zrobiliśmy sobie jedzenie. Teraz przynajmniej mamy siłę nacieszyć się tym byciem na szczycie. Ja już tutaj byłem 2 razy. Już wam mówiłem. Raz nawet tutaj dotarłem z rowerem górskim i z tego szczytu zjechaliśmy z chłopakami z naszego klubu w Swindon na rowerach górskich. Była niezła przygoda.
I za każdym razem jak tu byłem, to się niestety były chmury naokoło szczytu. No i dzisiaj waszym się ucieszyłem, że może wejdę na szczyt i w końcu nie będzie chmur. No ale przyszły. Ale tu jeszcze tak jest okej. O, jak tu już zimno. Trochę widać. Zdobyliśmy go. Jest nasz. Jest nasz. Teraz tylko powrót na dół, nie Monia? Cieszysz się? Cieszę się, ale nie wiem, czy dojdę. Damy radę jakoś. Chociaż jak tu doszłam, to może i na dół dojdę. A, dobrze będzie. Podjęliśmy z Moniką decyzję, że nie będziemy wracali tym samym szlakiem. To jest też Watkins Path, czyli jest ten sam szlak. Tylko, że po prostu ta jedna część troszeczkę takie jest łagodniejsze zejście. Tak. I potem one się łączą i po prostu dojdziemy tą samą drogą do parkingu. Ale zamiast iść po tej stromiźnie, bo ledwo po tym weszłam, a po prostu jak patrzyłam w dół i sobie myślałam, jak ja po tym zejdę. Dokładnie, no nie chcemy ryzykować, nogi już są zmęczone, także jakieś pośliźnięcie no może się zakończyć jakimś upadkiem. I po prostu tak, idziemy trochę łagodniejszym szlakiem. Słuchajcie, będziemy kończyć dzisiaj już tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobała nasza wspinaczka na Snowdon. Także no, nam jeszcze zostało do samochodu ile? Pół godziny. I podejrzewam, że jak dojdziemy, to już będzie ciemno. Dlatego tak. Skończymy go tutaj. My już się ochwaciliśmy górami. Także, nie, no był hardcore. Także teraz będziemy już odpoczywać. A teraz już lecimy. Marzę o łóżeczku, żeby się położyć, słuchajcie. A tam ostatnie spojrzenie na Snowdon. Papa i na razie na niego nie będę chodził. Nie, bo się okazało, że ten drugi szlak, którym schodziliśmy na dół, był też naprawdę bardzo, bardzo wymagający. Całą tutaj tą górę, co widzicie z lewej strony, to przeszliśmy na dół. To była po prostu masakra tam. Ciężko ale było. Spoko. Bardziej dziki, dużo takich ostrych skał, więc. No i tak tylko wam damy znać jeszcze, że całość zajęła nam ponad 8 godzin, także rezerwujcie przynajmniej 8 godzin, żeby pokonać ten szlak. No jeszcze nagrywaliśmy, więc trochę więcej czasu. No może 7, no. Może 7-6, zależy tak. Jak ktoś szybko chodzi. To... Czego się nie robi dla takich cudownych widzów, no wolę iść 8 godzin i z wami podzielić się tymi emocjami, widokami. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Nie zapomnijcie skomentować, dać nam lajka, jeżeli film wam się podobał. No i tyle. No i tyle. Trzymajcie się, cieplutko. Hejka.